Józef Pawlak. Musi być dwa razy zapowiedziany, żeby zabrał głos. Dziękuję ślicznie za tak wspaniałe wprowadzenie mnie. Proszę Państwa, chciałem przywitać bardzo serdecznie wszystkich Państwa, bo dla Państwa ta impreza jest organizowana. Dla Państwa ją po raz ósmy już dzisiaj zrobiliśmy, zorganizowaliśmy. Witam wszystkich wystawców, którzy odpowiedzieli na nasz sygnał, na nasze hasło i tak licznie swoje produkty tutaj przedstawili. Szanowni zebrani, szanowni goście, pozwólcie, że bardzo gorąco powitam Was w ten chłodny poranek dzisiejszego dnia na kolejnych manewrach polowych tu w Śmiardowie Żółtowskim, gmina Zakrzewo. Chciałbym przede wszystkim bardzo gorąco podziękować wszystkim wystawcom, że tutaj przybyli, a szczególnie chciałem podziękować i pogratulować tego pomysłu głównemu organizatorowi, jakim jest pan dr Józef Pawlak. Stąd myślę, dla niego muszą być specjalne brawa dla pana Józefa Pawlaka. Życzę Państwu, naszym gościom, wszystkim obecnym tutaj wystawcom miłego pobytu, jak najwięcej słońca, być może, że słońce jeszcze wyjrze. Stąd myślę, że kolejne ósme manewry polowe w Śmiardowie uważam za otwarte. Szanowni Państwo, na wstępie tutaj pan wójt Jerzy Podleski przez swoją skromność pogratulował organizatorom imprezy, panu Józefowi Pawlakowi, czego ja też mu gratuluję. Ja natomiast chciałbym pogratulować panu Jerzemu Podlewskiemu, wójtowi gminy Zakrzewo, że jako gospodarz terenu partycypuje tutaj już w tych ósmych manewrach polowych. I w sumie za całokształt działalności dotyczącej aktywizacji obszarów wiejskich chciałem w imieniu marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka panu wójtowi wręczyć ten puchar z podziękowaniami za dotychczasowe osiągnięcia, tak jak mówię, aktywizacji obszarów wiejskich. Aha. Proszę Państwa, brawo i hejnał. Dla pana Władysława Jonaca Szczernic za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Złotowski Rolnik Dobry Praktyk rok 2010 podpisał starosta i wicestarosta. Bardzo prosimy o odbiór nagrody. Idzie pan, tak bardzo. Już idzie, szanowni państwo, w związku z tym, że miałem przyjemność uczestniczyć w kapitule, powiem tak, że do rolników, ale do wszystkich gości, że naprawdę mamy się czym pochwalić. Gospodarstwa zgłoszone do konkursu są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a to znaczy, że nagroda jest niemała. Widać, panie starosto, że duży karton, myślę, że coś ciekawego. Ale chciałem pogratulować naprawdę dużo ciekawych pomysłów i dużo osiągnięć, bo widać, że ta nowoczesność na naszą wieś wkracza. Także mówię, panie starosto, mamy czym się pochwalić i dlatego tę nagrodę bardzo mile wręczymy. Proszę Państwa, brawo, jeszcze hejnał nie, bo hejnał będzie dla wszystkich laureatów, ale brawa mogą być przy każdym laureacie. W naszej rzeczywistości po prostu również podejścia od strony agrotechnicznej po prostu do takiej sytuacji, by wiedzieć, jaką dysponuje jaka w krainy, która